Cześć, dzień dobry. Witam Was serdecznie znowu na nartach. No nie wytrzymałem, musiałem gdzieś pojechać. Jestem na Słowacji, jestem w ośrodku narciarskim Jasna. Tam gdzieś z tyłu schowany w chmurach Chopok, bo sypie, warunki są iście zimowe. To zaraz zobaczycie na vlogu. Zobaczcie, na jakich zasadach można przyjechać do Słowacji, co trzeba mieć ze sobą, co wolno, co nie wolno. Wszystko Wam opowiem i pokażę, jakie warunki są na tutejszych stokach. Zapraszam na kolejnego vloga. Zasolim sobie usta. Dobra, nieprzyjemna bezmiota. Trzymać, wytrzymać, a już kończę. Dziękuję, do widzenia. A nie, tak źle. Dziękuję, do widzenia. Wzajemnie, do widzenia. Jestem po wymazie. A jak pewnie widzieliście, no, rozmawiałem z kilkoma osobami i mówiły mi, że opowiadały, że były to bardzo nieprzyjemne. Powiem Wam, że mnie to bardziej łaskotało gdzieś tam z tyłu nosa i tyle. Także temat wymazu z mojego punktu widzenia jest bezproblemowy. Można to robić tak naprawdę codziennie, jeżeli by była taka konieczność. Nikogo nie ma. Wjadę tu na chwilę, stanę z boku, przejdę się. Zobaczę, jak tu wszystko wygląda. Ale wygląda na to, że nie ma nikogo, żadnej policji, żadnych kontroli, nic. Nikogo nie ma. Można swobodnie przejechać. Nikt się nie pyta o testy, nikt nic nie sprawdza, nikt nic nie obserwuje. Także do Słowenskiej Republiki można wjechać bez żadnych kontroli. Teraz przynajmniej. Natomiast trzeba mieć przy sobie test PCR, pamiętajcie, ten droższy niestety, bo pokuta, czyli mandat, kosztuje, z tego co pamiętam, ponad 1500 euro. No i zrobiło się zimowo. Jak miło znowu pojeździć prawie po śniegu. Ale jest bajkowo. Kto by pomyślał, że 3 godziny jazdy z Bielska taką zimę zastanę. No to jest aż niesamowite. Fantastycznie. I komu to u nas przeszkadzało? Zaraz, bo muszę poszukać swojego hotelu. Tutaj jest. Chyba źle pojechałem. Muszę zawrócić i chyba, że jest dojazd z drugiej strony. Chyba jestem na miejscu już. Hotel nazywa się Poczta i chyba to jest, co prawda tu pisze Angus, ale to chyba restauracja jest Angus. No nie, tak mi się wydaje, że to jest tutaj. Muszę iść sprawdzić, ale powiem Wam, jakbym tu nie przyjechał, to bym nie uwierzył. No zobaczcie sami. Jaka zima, śnieg jeszcze pada. No rewelacja. Już wszystko pozałatwione, wszystko wiem. Tak, to mój hotel, hotel Poczta. Patrzcie, jak daleko mam do stacji kolejki. Bardzo lubię takie hotele. Ale tu jest zima, powiem Wam. Za chwilę Wam opowiem dokładnie, co Pani ode mnie chciała, co mi powiedziała, co mi wolno, co mi nie wolno, co jest otwarte, co jest zamknięte. A może siądę gdzieś w pokoju, albo przejdę się na spacer, żeby jeszcze pooglądać, tutaj coś może nagrać. Może nie będzie za ciemno. Popatrzcie na te samochody. Jak tu sypie. Wali śniegiem równo. Nic, biorę swoje rzeczy i spadam do pokoju. Ale
Ja mam 204, czyli w tamtą stronę. 203, 204. Zawsze po schodach musi być. No, powiem wam, bardzo sympatyczny. Pokój nie jest duży, ale naprawdę bardzo sympatycznie, jest gustem zrobiony. To trafia w moje gusta, nie wiem jak wasze, ale w moje na pewno. A lubię takie klimaty, dużo drewna, a to widać, że jest drewno. No nie będę się tutaj wysilał na to, czy żeby mówić, czy to jest drewno z odzysku, czy tylko postarzane, ale jest naprawdę bardzo sympatycznie, bardzo fajnie. Zobaczymy jak będzie dalej. Tak na gorąco, na szybko kilka informacji na temat jak wygląda zakwaterowanie i kwestia tego, czy trzeba, czy nie trzeba na przykład okazywać test w recepcji. Po przyjściu do recepcji pani poprosiła mnie oczywiście o imię, nazwisko, żeby sprawdzić jaką mam rezerwację, od kiedy do kiedy, jaki pokój zapłaciłem i tak dalej, i tak dalej. Czyli standardowe rzeczy, poprosiła mnie o dowód osobisty, poprosiła też o zapisanie mojego adresu zamieszkania, czyli standardowe rzeczy. Ale następnie poprosiła mnie o mój test, o mój wynik testu, więc wyciągnąłem z torby test, pokazałem. Pani sobie zapisała dokładnie datę i godzinę, kiedy test został wydany. To potwierdzenie, kiedy zostało, nie kiedy test został zrobiony, tylko kiedy test, potwierdzenie testu zostało wydane. Dlatego, że 72 godziny od tego momentu muszę zrobić następny test. Jak to wygląda, gdzie to się robi, to jeszcze wam wszystko opowiem. Kolejna rzecz. W hotelu oczywiście restauracja jest nieczynna, bar jest nieczynny. Trzeba, tak naprawdę korzystamy z hotelu tylko i wyłącznie z pokoi. Możemy też skorzystać ewentualnie jeszcze z miejsca, gdzie przechowujemy narty, z narciarni i to wszystko. Resztę pomieszczeń, wellness, basen, spa i tak dalej, to wszystko jest niestety pozamykane, a szkoda, bo w tym hotelu jest naprawdę to bardzo, bardzo dobre. Jeżeli chodzi o jedzenie, więc dostałem, już popatrzę tutaj. Dostałem dwie karteczki, to jest mój dzisiejszy, moja dzisiejsza obiadokolacja, a to jest moje jutrzejsze śniadanie. I tutaj mam w języku angielskim menu, które mogę sobie po prostu wybrać, co chcę na śniadanie. O, jest krem z kaczki, między innymi tartar z łososia, Wiener Schnitzel jest, żeby było śmieszniej, tak bardzo słowacko. I jest też udko z kurczaka. To tak a propos dzisiejszej obiadokolacji, oczywiście deser jeszcze. Sałatka, też można sałatkę zamówić, jeżeli ktoś jest wegetarianinem. Ja muszę to po prostu zaznaczyć i albo zadzwonić, albo podejść do recepcji. Kolejna sprawa to śniadanie. Śniadanie wygląda troszeczkę inaczej. Karteczka jest dużo bardziej obszerna. Nie wiem, czy to było widać, ale uwierzcie mi na słowo, że jest tutaj wiele rzeczy do wyboru. O, jest po angielsku, jest też po słowacku. I trzeba wpisać tutaj czas, o której godzinie chcemy zjeść śniadanie, trzeba też zanieść na dół. I jest jak gdyby takie główne menu, które można zamówić, a oprócz tego mamy kolejno wymienione różnego rodzaju produkty, które zaznaczamy i wpisujemy ilość, ile chcemy na przykład, nie wiem, dodatkowych bułek, kromek chleba, jajek i tak dalej, i tak dalej. Także prosta sprawa, to samo dokładnie co u nas, posiłki serwowane są do pokoju. Wylchowa pojechała bardzo dobrze. Sekundę ma nad następną zawodniczką. No, a najważniejsza konkurentka to Szifrinowa. Tak, Szifrinowa. Teraz Holdnerowa jedzie. Holdnerowa. Jak to mówi komentator. Jedzenie bardzo dobre.
dobry, cześć. Witajcie. Śniadanko podali. 5 minut przed czasem. Jeszcze zdradzę wam, jak wygląda moja praca od kuchni, jak wyglądają moje wyjazdy. Zawsze o tej porze sprawdzam jeszcze dokładnie, zapoznaję się z tym, gdzie będę jeździł, jak to wygląda i mniej więcej planuję, jak pojechać, bo wiem, ile mam czasu, wiem, jaka już jest pogoda aktualnie za oknem. Nie jest najgorzej, pewnie u góry będzie mgła, ale nie jest najgorzej. Nie ma przede wszystkim wiatru, który bardzo wczoraj jeszcze wieczorem powiewał, ale pada drobny śnieg. To akurat bardzo dobrze. Śnieg mi nie przeszkadza. No dobra, koniec tego gadania. Ja przystępuję dalej do pracy, tutaj sobie popatrzę, a z wami widzę się za chwilę. Ale zima. Patrzcie, tyle śniegu spadło. Tyle. 10 cm spadło przez noc. Warunki będą po prostu obłędne. Nie wieje, nie wieje. To jest ważne. Nic, nie gadam, tylko zbieram się szybko. Bo czas ucieka, a chcę wam pokazać jak najwięcej dzisiaj z warunków na Chopoku. No i oczywiście opowiedzieć o tym, na jakich zasadach tutaj się przyjeżdża. O zasadach bezpieczeństwa. Przy okazji muszę kiedyś nagrać, bo to już wam obiecuję, któryś raz z kolei nagrać vloga o takiej torbie. Bo jest to bardzo fajna rzecz, bardzo pomocna, jeżeli jeździmy samochodem dużo. To jest torba podgrzewana, buty mam cieplutkie. Nie musiałem jej nigdzie nosić do narciarni, w pokoju były. Schludnie, czysto i ciepło przede wszystkim. Mieści się tu kask, rękawiczki, wszystko co potrzeba. Jedynie narty i kije macie osobno. I buty są cieplutkie. Mój krótki pobyt w hotelu Poczta, czyli w hotelu pocztowym, tłumacząc, właśnie się zakończył. Szkoda, bo bardzo fajny hotel i szkoda, że nie mogłem skorzystać z wszystkich atrakcji, które są w tym hotelu, bo hotel ma bardzo fajne, to co widziałem na stronie internetowej, bardzo fajne zaplecze spa, restauracje, minibar, bo pani się pytała, czy korzystałem z minibaru, więc bar. No trudno, będzie powód, żeby przyjechać następnym razem. Wielką zaletą tego hotelu, oprócz tego, że jakość usług jest tu na wysokim poziomie, jest jeszcze jego położenie. Odwracam się i zobaczcie, tu jest gondola. Ewentualnie kawałek trzeba podejść, żeby pojechać w kierunku Chopoka. Także wjeżdżacie pod sam hotel na nartach, to duża zaleta. Widzicie? Pan poprosił państwa o testy, żeby pokazać mu testy, czy mają testy. Także każdy przy wejściu do gondoli, może nie każdy, ale wyrywkowo jest pytany o testy tutaj przy wejściu na krzesła, także o tym należy pamiętać. Nie prześmigniecie się bez testów, żeby mieć przy sobie zdjęcie, papierek, co tam chcecie. Jadę z sympatyczną rodzinką na górę, ale tylko dlatego, że się zgodziłem na to. Pan się zapytał, czy może wejść, czy ewentualnie musi poczekać. Jedzie z dwoma synami, powiedziałem, że jak ma maskę, to nie ma problemu, może ze mną jechać na górę. Normalnie wszyscy czekają w kolejce, nie ma z tym żadnego problemu. Nawet jeżeli wsiadają pojedyncze osoby, wsiadają do gondoli, to nikt nie ma z tym jakiegoś tam większego problemu, żeby się pchał.
O, dzisiaj będzie mokre jeżdżenie. Myślę, że kamerę będę czyścił bardzo, bardzo często, ale nic to, nic to. Patrzcie, jak sypie, patrzcie, jakie warunki narciarskie są. Jest po prostu obłędnie. Nie ma wiatru, pada śnieg, lekki mrozik. Swoją jazdę po ośrodku narciarskim Jasna na Słowacji zacząłem od regionu, od części Otupne. Tutaj jest gondola, nowoczesna część, przystosowana przede wszystkim dla początkujących. O, tu widzę jakaś trasa zamknięta, więc muszę pojechać w lewo. Część dla tych, co zaczynają przygodę z nartami, jak to ładnie nazywam. Idealne dla tych wszystkich, którzy ćwiczą, trenują, doskonalą. Bardzo, bardzo fajne stoki. Właściwie stok, długa trasa. Rewelacja. Oj, dzisiaj to na freeride by można było tutaj iść niżej. Bo naprawdę dosypało tego śniegu. Co prawda śnieg jest dosyć ciężki, więc taki freeride dla osób, które sobie radzą w takim śniegu, bo tutaj na dole ten śnieg jest, popatrzcie. Rewelacja. Jest po prostu genialnie, jeżeli ktoś się zdecyduje. Ja rozumiem, że to bardzo dużo pieniędzy kosztuje, bo testy, no powiedzmy, nie wiem, ja płaciłem prawie 500 zł za swój test. Pewnie można zrobić testy tańsze, pewnie można kupić za 300 ileś złotych, ale jeżeli ktoś ma na przykład, nie wiem, chce w trójkę czy w czwórkę wyjechać, to są naprawdę duże pieniądze. No ale jeżeli kogoś by było stać, ktoś się zdecyduje, to myślę, że nie będzie żałował, tym bardziej, że na stokach jest... No nawet tu mnie znaleźli. Mówiłem o tym, że warto przyjechać, bo tym bardziej, że jest mały ruch. Jeździ się na okrągło, nigdzie się nie stoi, mimo że są takie obostrzenia w gondoli. Na krześle ruch jest na bieżąco. Grupa Polaków. Dziękuję. Tak przy okazji, mam na sobie bieliznę Odlo, którą kiedyś wam pokazywałem przy okazji chyba vlogów z Włoch. I powiem wam, że to, że jest z kominem, właściwie z kapturem, jest nieocenione. Zawsze macie maseczkę przy sobie, a jeszcze możecie się zasłonić. Rewelacyjna sprawa. Tutaj polecam. Teraz w takich warunkach to jest po prostu nieoceniona sprawa. Zakładacie i spokój, za chwilę ściągacie i jest. Jak ostatnio na klawiaturze. Widać? Nie widać. Widać? Nie widać. Kto zna Obelixa i Asterixa, to wie, o co chodzi. Jak widzicie, oprócz czterogwiazdkowych hoteli, jak Hotel Poszta czy Hotel Grand, są tu też bezpośrednio na stokach domki, z których wychodzicie po prostu i jeździcie na nartach, z powrotem też szybciutko wracacie. Zaraz was zabiorę do takich domków, pokażę wam, jak to wygląda w środku, dowiem się mniej więcej, jak ceny się kształtują i na jakich warunkach można to wynająć. Proszę, skąd jesteście? Z Radomia i z Warszawy. A można kilka pytań? Jak testy robiliście normalnie wszystko? Tak. Nie mieliście z tych problemów? Ile was kosztowały testy? O, tak z ciekawości. W Warszawie? No w ogóle jak robiliście? 439 zł. Ile? 439. Aha, 439 to sporo. No ja 499 jeszcze płaciłem. I co, zadowoleni jesteście? No bo jednak to spory wydatek. Pierwsza noc spędziliśmy, także... A jak długo zostajecie? Do drugiego. Aha, czyli sylwestrujecie tutaj. Tak. Super. To w takim razie wszystkiego najlepszego w nowym roku. Jak nasi rodacy też tutaj są, jak widzicie, zapłacili też ponad 400 zł za testy i mówią, że no jest to trochę pieniędzy, ale zresztą słyszeliście, ale nie marudzą specjalnie, bo warunki są super. Na chwilę przerwałem jazdę na nartach, żeby pokazać wam apartamenty, jakie tutaj można wynająć w Jasnej przy stoku.
Można wynająć połowę takiego domu, cały dom, w zależności od tego, ile osób by przyjechało. Zaraz wejdę do środka i zobaczymy, pokażę wam, jak to wygląda. Mam GoPass, czyli karnet narciarski, i od razu jest to też klucz do tego, żeby wejść do waszego apartamentu. Także fajna rzecz. Fryzurkę mam dzisiaj niewyjściową, przepraszam, ale takie warunki pracy. Jeszcze zrobimy tak. Przy wejściu do apartamentów albo wypożyczacie sobie, wynajmujecie sobie połowę takiego domu, są suszarki. Tu mamy taką typową narciarnię. Tu zostawiamy narty, wieszamy kurtki i odstawiamy tutaj buty. To co, ja zostawię na chwilę kurtkę, bo mi ciepło. Poczuję się trochę jak u siebie w domu. Na dole jest wellness. Tutaj się wchodzi do naszego prywatnego spa. Tutaj mamy saunę, tutaj mamy jacuzzi na zewnątrz, tutaj mamy miejsce, gdzie możemy odpocząć. Niestety, ze względu na pandemię, wszystkie tego typu miejsca są zamknięte. Na górze mamy dwie sypialnie, jedna po mojej prawej stronie, druga po mojej lewej. Tutaj, powiedzmy, jest sypialnia dla rodziców, powiedzmy tak. Dzisiaj usadowimy tutaj rodziców. Duże łóżko, miejsce, gdzie można usiąść, jakaś toaletka, można popracować. Z tyłu szafa, no i duża łazienka z prysznicem. Idziemy na drugą stronę. Powiedzmy, że to jest sypialnia dzieci. Tu mamy dwa pojedyncze łóżka i też tu jest osobna łazienka. Proszę bardzo. O, i tutaj widać na dole jest jacuzzi. Takie prywatne spa. Jeżeli to jest wszystko otwarte, to tu można sobie wyjść o wolnej porze i pokąpać się na zewnątrz, patrząc na góry, patrząc na Chopok. Super. A tutaj do dyspozycji mamy kuchnię z jadalnią. Zobaczmy. Lodóweczka. Ach, kosz na śmieci jak zwykle. Zmywareczka. I co jeszcze? No i szafka z pochłaniaczem. Z tyłu znajduje się kominek. W tym kominku można palić. To nie jest atrapa. Tam można zapalić. Jest drewno. Można sobie zapalić. Elegancko. Jeżeli ktoś ma taką ochotę, tu od frontu taras. Można wyjść na taras, spędzić trochę czasu na tarasie. Wow, nawet jest lodóweczka na wino. Dla tych, co lubią wino, proszę bardzo, kieliszki i wina odpowiednio schłodzone. Bardzo mi się tu podoba, naprawdę bardzo fajnie. A szalec, jasna, to apartamenty, które znajdują się, tak jak widzieliście, przy samym stoku, nad hotelem Grand. Także ktoś tu był, to może sobie to mniej więcej zobaczyć, gdzie to jest usytuowane. Na mapie nad hotelem Grand. Jak pojedziecie tutaj w regionie Otupne. I taka informacja dla was. Apartamenty mogą być wynajęte maksymalnie dla 6 osób. Chodzi o to, że mamy dwie sypialnie po dwie osoby. I tutaj w tym miejscu mogą spać jeszcze dwie osoby. Także 6 osób może korzystać z tych apartamentów naraz. Ewentualnie, jeżeli wynajmiemy cały dom, czyli dwa takie apartamenty, to wtedy mamy możliwość przenocowania 12 osób. Apartamenty są ze śniadaniem. Śniadanie jest w tym momencie przynoszone w takich specjalnych koszach rano pod drzwi. Przynoszone są produkty, więc nie ma problemu z tym, żeby zjeść świeżutkie bułeczki, napić się czegoś dobrego, to co akurat na co mamy ochotę. Zgłasza się to wszystko w recepcji. To chyba tyle. Uciekam na narty, bo czas leci. Ja jeszcze chciałbym wam wiele, wiele rzeczy pokazać, a o 14 będę się z wami widział na live. Zobaczcie, coś widać nareszcie. No teraz to się robi po prostu bajkowo. Zjechałem w prawo na taki przejazd,
bo jadę teraz w kierunku kolejnych krzeseł i gondoli. Tutaj otupnę zostawiam i jadę do miejsca, które się nazywa Biela Put. Jadę teraz już na Lukowo, na 1670 metrów nad poziomem morza. Nie będę się wbijał na sam Hopok, bo to nie ma sensu, tam jest mgła kompletna. Uciekam teraz trasami w kierunku Zachradek i potem do Luczków, czyli na miejsce najniżej położone, to już jest poniżej około 900 metrów nad poziomem morza. I tam jest pierwszy parking. Spróbuję przejechać tutaj kilka tras i pokazać wam, jakie są warunki. Coś widać nareszcie, śnieg troszeczkę zelżał. Nawet tu gdzieś przebija się niebieskie niebo, ale już takiego szczęścia to nie mam. Podobno 1 stycznia ma być taka pogoda. Jak ktoś tutaj trafi, to po prostu wygra milion. Oj, tutaj już czuć zimę, powiem wam, wieje. Zrobiło się dużo chłodniej. Zakładam rękawiczki, na dole było w miarę ciepło, a tutaj już daję po oczach. Zakładam przyłbicę. Jest słońce trochę, może wyjdzie, może jeszcze się uda trochę, jak wiatr przewieje. Jestem już na Lukowej, ratraki widać jeżdżą. O, tutaj informacja właśnie i pokaz tego dla skiturowców. Ratrak jeździ na linie. Strasznie trzeba uważać na to. Ratraki jeżdżą tutaj i obijają śnieg na trasie, ten cały świeży i mokry śnieg, bo on jest dosyć mokry. Fajnie się ubijają na trasie na Hopok, na szczyt Hopoka, bo tutaj ten śnieg jest zwiewany, tutaj ta góra jest odkryta, więc wiatr wieje z prawej i z lewej i wywiewa im ten śnieg. Kilka słów na temat warunków tutaj na trasie z Lukowej na dół, tutaj pod Funitelem, więc tego śniegu spadło sporo, a że jest tutaj stromień, to od razu zrobiły się muldy, hopki, odsypy. Nie jest jakoś tragicznie, ale trzeba mięciutko na nogach, pyk, 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 ze skoku w skok, to wtedy się jeździ naprawdę bardzo, bardzo fajnie, nie oporować mocno, nie opierać się na krawędziach. Leciutko, dynamicznie, wtedy jazda jest bardzo przyjemna. Trochę to trzeba poćwiczyć, ale jest naprawdę fantastycznie. Ludzie jeżdżą poza trasami, bo tego śniegu tyle nasypało, że na deskach snowboardowych albo na bardzo szerokich nartach gdzieś tu z boku przy lesie jest ogień. Kto by to pomyślał, że na freeride będzie można do Jasnej przyjechać pod Hopok. Tyle śniegu spadło. O, rewelacja. Warunki super. Jadę w kierunku Zachradek i dalej do Luczek, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Warunki są obłędne. Jasna to największy ośrodek narciarski na Słowacji. Mamy tu do dyspozycji ponad 50 km tras narciarskich o różnym stopniu trudności. Jeżeli chodzi o gondole i koleje, to mamy tutaj do dyspozycji 5 gondol, 8 krzeseł różnego rodzaju, 5 orczyków i 5 magic carpetów, czyli takich dywanów dla dzieci.
Jak wcześniej powiedziałem, mamy tutaj do dyspozycji ponad 50 km tras narciarskich, z czego niebieskich jest ponad 20 km, dokładnie 20455 m. 20 km 455 m, czerwonych 17800 i czarnych 7 km 328. Dobrze się dzisiaj przygotowałem, co? Jeżeli chodzi o freeride, to mamy 4,5 km takich tras, które są oznakowane, gdzie można jechać. Na chwilę przerwę, bo popatrzcie, jaki widok. Wracamy do statystyk. Sezon. W sezonie możemy tutaj jeździć od 8.30 do 15.00 teraz. Jak się zrobi troszeczkę dłuższy dzień, to możemy pojeździć do godziny 16.00. Ale zawsze rozpoczynamy jazdę na nartach o 8.30, więc nie trzeba się wcześniej zrywać. Można spokojnie zjeść śniadanie. Różnica wzniesień tutaj na Hopoku to 1061 metrów. Najwyższe miejsce to oczywiście Hopok. Zaraz tu się pokaże dokładna informacja, jaka to jest wysokość. I co jeszcze z takich ciekawostek? Na stokach, tutaj w okolicach tras narciarskich mamy 16 restauracji i barów, w których możemy się zatrzymać. Aktualnie bary, część z nich jest zamknięta, część z nich jest otwarta, ale tylko serwują posiłki i napoje na wynos. Ważna informacja, nie kupicie alkoholu. Nie ma możliwości zakupu tutaj alkoholu ani w restauracjach, ani w barach. Nie kupicie sobie sznapsa, glühweina i innych trunków. Więc jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to trzeba się zaopatrzyć wcześniej, przywieźć tutaj albo zjechać na dół do, gdzieś do Liptowskiego Mikulasza i tam kupić sobie to, co ktoś lubi i potrzebuje. To krzesło, którym wyjechałem na górę, to krzesło, które wywiozło mnie na Równą Holę. 1491 metrów nad poziomem morza i stąd czeka mnie długi, długi zjazd w kierunku Luczek i stamtąd będę już powoli wracał, bo o 14 sobie wymyśliłem live'a z wami i będzie mi bardzo przyjemnie, jeżeli z kimś z was się spotkam. Teraz chwilę pojadę na krzesełku, więc przygotowałem sobie tu kartkę, żeby wam opowiedzieć, jak to wszystko wygląda. Jak przebiegała moja podróż tutaj, co, jakie warunki musiałem spełnić, żeby było mi wolno tu przyjechać tak naprawdę, żeby wszystko było zgodnie z prawem i z przepisami. Więc tak, oczywiście moja podróż tutaj na Hopok, na Słowację zaczęła się od testu. Test zrobiłem w Bielsku, przyszedł bez problemów. Nie bolało, wszystko przeszło bardzo szybko, sprawnie. Rano zrobiłem test, gdzieś koło godziny, takim późnym wieczorem otrzymałem informację ze strony rządowej, żeby było ciekawiej, że jest mój wynik testu. Zalogowałem się na stronę, tam czekał na mnie test. Wynik był na szczęście pozytywny, to znaczy negatywny, ale pozytywny dla mnie. I dzięki temu miałem tą furtkę otwartą, żeby przyjechać na Słowację. Oczywiście był to test PCR, nie antygenowy, tylko ten PCS, niestety ten droższy. Zapłaciłem za niego 499 zł. Oczywiście można znaleźć taniej. Słyszałem, że w innych miejscowościach są te testy tańsze. Ja sobie taki wybrałem za 499 zł. Przy okazji zamówiłem sobie potwierdzenie w języku słowackim. Ale nie jest to wymagane. To ważna informacja. Możecie
możecie mieć zwykłe potwierdzenie w języku polskim, nie jest wymagane potwierdzenie w jakimś języku obcym. Jadąc tutaj na granicy w Korbielowie spodziewałem się, że przynajmniej będzie stał jakiś patrol policji. Nie było nikogo, było kompletnie pusto. Przejechałem przez granicę, także nie ma problemu, żeby wjechać na Słowację, przejechać tranzytem. O, teraz widzę, że jedzie jakiś samochód policyjny, to pierwsza policja, jaką tutaj widzę. Żeby wjechać na Słowację tranzytem, możecie, to też ważna informacja, tranzytem można przejechać przez Słowację do 8 godzin bez zatrzymywania się, ewentualnie tylko na stacjach benzynowych w celu zatankowania paliwa. Po 3 godzinach z Bielska-Białej, bo tyle zajęła mi trasa, dojechałem do mojego hotelu Poczta i meldując się w recepcji musiałem okazać mój test. Pani sprawdziła ten test, zapisała sobie datę i godzinę. I tutaj kolejna ważna informacja. Wasz pobyt tutaj na miejscu, jak gdyby ważność testu liczy się od daty wydania, nie od daty zrobienia testu, ale od daty wydania testu. Czyli na przykład jeżeli ja dostałem tam zaświadczenie o godzinie powiedzmy 21:38, to jest data, od której lecą 72 godziny. A dlaczego te 72 godziny są ważne? Ponieważ po 72 godzinach tutaj na miejscu, będąc na Słowacji, musicie zrobić kolejny test. Jest tu już test antygenowy i kosztuje on dla osób, które tutaj przyjadą, 10 euro, czyli po 72 godzinach i hotel to przypilnuje, 10 euro. Natomiast jeżeli by wasze zakwaterowanie wypadło w jednym z hoteli TMR-u, czyli właściciela tego ośrodka narciarskiego, to wtedy taki test macie bezpłatnie. Gdzie te testy są sprawdzane? Ja jadąc tutaj nigdzie nie miałem sprawdzonego testu, żadna policja mnie nie zatrzymała, nie zatrzymali mnie na granicy. Pani w hotelu dopiero poprosiła o mój test, ale wchodząc na krzesła, do gondoli, są osoby, które sprawdzają wasze testy. Wyrywkowo sprawdzają osób, które zjeżdżają jak gdyby z góry z nart, bo widzą, kto zjeżdża, a osoby, które podchodzą od parkingu, wszystkie są proszone o to, żeby pokazać test. Taki test może być w formie papierowej, może być w komórce, więc jeżeli macie, na przykład ja sobie zrobiłem w ten sposób, że sfotografowałem swój test i taki test okazałem przy wchodzeniu jedną z kanap. Jadę z powrotem w kierunku Zachradek, żeby stamtąd przedostać się na Bielą Put i kolejno na Otupnę. Kolejna kanapa, tym razem pomarańczowa, więc kończę swoją opowieść dotyczącą tego, co by się stało, gdybyście zachorowali lub wasz test z jakiegoś powodu wyszedł pozytywny. W tym momencie musicie opuścić hotel z całą rodziną, z przyjaciółmi, nie wiem z kim byliście, jeżeli byliście sami, no to sami oczywiście. Nie ma z tym żadnych problemów. Jeżeli chodzi o dalszą część pobytu, o zapłatę za dalszą część pobytu, to wygląda to w ten sposób. W trakcie rezerwacji sprawdzajcie, czy jest możliwość ubezpieczenia takiego pobytu lub wykupienia na stronie. Tutaj na przykład hotele TMR-u mają taką opcję, że można dokupić sobie ubezpieczenie i wtedy w momencie, jeżeli macie takie ubezpieczenie, nie ma problemu, pieniądze są zwracane za resztę pobytu w 100%, zarówno za ski pass, jak i za miejsce, za hotel, za pokój, za apartament. Jeżeli byście nie mieli takiego ubezpieczenia, to z tego, co tutaj rozmawiałem w hotelu, w apartamentach, to jest taka możliwość, że po prostu będziecie mogli wykorzystać resztę pobytu w ciągu tego roku, czy następnego jakiegoś tam okresu, w dowolnym momencie, tak jak wam będzie pasowało. Po prostu uzgodnicie tutaj z właścicielem pensjonatu, hotelu, że
przyjedziecie w innym okresie i takie i jak gdyby nie przepadną wam te dni, które wam pozostały. Tak to wygląda, więc warto o tym pamiętać, warto sprawdzić. W momencie, kiedy robicie rezerwację, lepiej dopłacić te parę euro i nie żyć w stresie, tylko mieć ten luz, że gdyby niestety coś się stało, to po prostu wyjeżdżamy, a pieniądze nam nie przepadają. To kolejna informacja. Jeszcze jedna rzecz, bardzo, bardzo ważna. O, coś wam pokażę. Znowu coś było widać. Pogoda walczy. Przed chwilą było nawet widać troszeczkę szczytu Chopoka. Teraz znowu zasłonięty jest w mgle. A tutaj jak się jedzie, to się przejeżdża przez takie warstwy chmur, mgły, więc ta pogoda jest naprawdę zmienna. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której wiele osób zapomina. Bo teraz może nie, ale kiedyś to przyjeżdżało się tutaj na taki wypad kilkugodzinny na Słowację i zapominaliście o ubezpieczeniu. Jadąc na Słowację, trzeba mieć ubezpieczenie. Pamiętajcie o tym. To jest bardzo ważna rzecz. Tutaj nie obejmują żadne nasze karty EKUS, jakieś nasze polskie ubezpieczenia, w sensie takim, które mamy, takie zwykłe, jakieś ZUSy, nie ZUSy i tak dalej. Nie. Tu musicie mieć wykupione normalne, takie same ubezpieczenie, jakbyście jechali do Włoch, do Austrii, do Szwajcarii, gdziekolwiek dalej, w Alpy. Więc pamiętajcie o tym, bo można się zdziwić. Tutaj, gdyby przyszło co do czego, to za akcję tutejszego GoPru, Topru zapłacicie, za lot śmigłowcem zapłacicie, jeszcze wszystko w euro, więc żeby nie było niemiłej niespodzianki, to trzeba wykupić ubezpieczenie. I tutaj taka mała reklama. Oczywiście to ubezpieczenie możecie kupić przez skionline.pl. Jak wejdziecie na stronę skionline.pl, jest tam taki box z rankomatu, możecie sobie wybrać dowolne ubezpieczenie z wielu towarzystw ubezpieczeniowych, które wam się wyświetli i wybrać, które wam będzie najbardziej odpowiadało. Pamiętajcie, nie oszczędzajcie na tym. To nie chodzi o to, czy ja dostanę z tego prowizję, czy nie dostanę, bo akurat od kwoty nie dostaję, tak a propos, więc naprawdę nie oszczędzajcie. Warto kupić, warto wydać parę, 10 zł więcej i mieć porządne ubezpieczenie, bo nie daj Boże w takiej sytuacji, kiedy będzie lot śmigłowcem, kiedy będzie skomplikowana akcja ratownicza czy coś, to po prostu puszczą was z torbami. Ale koniec tych już czarnych myśli. Powiedziałem chyba wam praktycznie wszystko. Dojeżdżam już do kanapy, dojeżdżam do Funitela i zjeżdżam w kierunku Bielej Puty. Nie wiem, jak to się odmienia, no ale Biela Put. Zjeżdżam już w kierunku parkingu. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną w Jasnej. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną na Słowacji. Wiecie już teraz, jak to wszystko działa, jakie są zasady bezpieczeństwa. Możecie przyjechać na Słowację. Działają ośrodki narciarskie tutaj w Jasnej, na Chopoku. Działają w Wysokich Tatrach, Szczypskie Pleso, Tatrzańska Łomnica. Tam też świetne warunki, bo wysoko. Serdecznie wam polecam. I co? Widzimy się znowu gdzieś na jakimś stoku. Dziękuję. Łapka, subik. To wszystko pomaga. Wiecie, jak to działa. O, o, o. Tutaj jeszcze zaczepiają. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.